O, podpowiedź do ostatniego już działu z arkusza kalkulacyjnego. Numeryczne obliczanie miejsca zerowego, całkowanie funkcji, czyli obliczanie pola pod wykresem, tworzenie oczywiście tychże wykresów. Przejdźmy do zadań. Zadanie pierwsze. Narysuj wykres funkcji kosinus. Zastanówmy się, jak wykonać tabelkę x, y. Od tego się zaczyna każdy wykres funkcji i na matematyce, i w arkuszu kalkulacyjnym. Jakie x wybrać? Funkcja kosinus jako funkcja trygonometryczna powtarza się co 360 stopni. Jeżeli się pełny obrót wykona, no to kąt zaczynamy mieć ten sam, w związku z tym wszystkie wartości funkcji zaczynają się powtarzać. 360 to 2π. 2π to 6 z groszami, czyli od 0 do 6 z groszami wykres będzie się powtarzał. Dobrze by było też pokazać, że ta funkcja jest symetryczna względem osi OY. Myślę, że dobrym wyborem zatem będzie pokazanie wykresu od minus 4 do mniej więcej 10. Takiego jak tutaj. Oczywiście trzeba samodzielnie się zastanowić, jaki ten przedział będzie najlepszy. Chyba, że jest to określone z góry. No weźmy od minus 4. Teraz pytanie. Jeżeli chcemy tak gładki wykres, to ile tych punktów po drodze trzeba narysować? Czy wystarczy 10, czy 100, może tylko 20? Spróbujmy zrobić na kilkunastu i zastanowimy się, czy to jest wystarczająca liczba. No może minus 4, teraz minus 3,5, czyli z krokiem pół do 10. OK. 38, a zaczęliśmy od 9, czyli około 30 punktów narysujemy. Równa się, przepraszam, nie sinus, a cosinus z tej wartości i kopiujemy to w dół. Zaznaczmy teraz całą tabelkę i tworzymy wykres. Oczywiście nie wykres kolumnowy, nie wykres liniowy, bo uzyskalibyśmy wtedy dwie linie. No, ta kolumna i ta kolumna to byłyby osobne linie, a my chcemy wykres funkcyjny xy na płaszczyźnie kartezjańskiej. Dobrze by było, żeby te punkty jeszcze połączyć. Jak widzimy, przy 30 punktach mamy już prawie to samo, ale jednak nie jest to wystarczająco jeszcze gładkie. Do tego, żeby jednak przedstawić charakterystyczne właściwości tej funkcji, myślę, że to już w zupełności wystarczy. 30 punktów, może nawet 20 wystarczyło. No, z pewnością 100 byłoby już doskonale, 1000 zdecydowanie za dużo. Po co się tyle mordować? Nie tworzymy tego wykresu, wiemy już, jak go zrobić. Wiemy już, jak wygląda cosinus x, to teraz zmierzmy się z cosinus 100x. Jeżeli coś mi tutaj zmienia się 100 razy częściej, to ja muszę na to spojrzeć 100 razy dokładniej. To znaczy, że krok x musi być 100 razy mniejszy. Tam był pół, no to tutaj dobrze by było, żeby był 5 tysięcznych. Może nie od minus 4, tylko od minus 0,1. Źle wpisałem. Minus kolejny punkt 0,095. No i tyle punktów, chociaż żeby pokazać, że jest to funkcja symetryczna. To dojedźmy do 1/10. Równa się i przepiszmy funkcję. Kosinus z tej wartości razy 100. Owszem, dodatkowo zwiększmy jej wartość o 20 i całość przesuńmy w dół o 50. Ale te rzeczy są o wiele mniej istotne. Dużo najważniejsze jest to, co mamy tutaj w tym nawiasie. 100x zamiast x. I kopiujemy w dół. Tworzymy wykres z całości. Oczywiście wiemy już, że jest to punktowy. Połączmy te punkty. I proszę bardzo. Po pierwsze, o 20 większy, nie od minus 1 do 1, tylko od minus 70 do 30, czyli amplituda 40, a nie 2. Przesunięty w dół o 50, bardzo dobrze. Ale najistotniejsze jest tu, proszę zobaczyć. To wszystko widzimy
na przedziale od 1 dziesiątej, minus 1 dziesiątej do 1 dziesiątej. On tak szybko oscyluje. Tak małe są te okresy, no bo kazaliśmy, żeby były 100 razy częstsze. Utwórzmy może ten wykres, żebyśmy go sobie zapamiętali. A teraz spójrzmy na tę funkcję. Tu mieliśmy 100x, cosinus 100x, a tu mamy cosinus x przez 100. Jeżeli teraz x przez 100 zmienia mi się 100 razy wolniej, to znaczy, że okresy tej funkcji też będą 100 razy wolniejsze. A zatem 100 razy mniej dokładnie muszę się jej przyglądać. Jeżeli miałem przedział pierwszej funkcji od minus 4 do 10, to tu weźmy od minus 400, minus 350 do 1000. I uzyskamy dokładnie to samo, co na arkuszu drugim. Tu już bez przesunięć i bez przeskalowań amplitudy. Równa się cosinus z x przez 100. Pięknie. Czysta matematyka. Punktowy, połączmy te punkty i uzyskaliśmy, jak widzimy, ale w jakim przedziale? Od minus 400 do 100, a tyle samo zmian fazy. Dobrze. Umiemy już wybrać właściwy przedział, żeby przedstawić funkcję. To jest bardzo ważne. To teraz spróbujmy znaleźć pierwsze dodatnie miejsce zerowe właśnie dla cosinus x z dokładnością do 1 tysięcznej. Spójrzmy. To jest ta funkcja. Pierwsze dodatnie miejsce zerowe to jest tutaj. To jest miejsce przecięcia z osią o x. To znaczy, że y jest 0, a x mniej więcej, no troszeczkę mniej niż minus 2. I to powinniśmy uzyskać. Z tej tabelki, no mniej więcej z tej tabelki powstał tamten wykres. I tu już mamy znalezione takie miejsce zerowe. Ponieważ ta funkcja jest ciągła, to jeżeli tu ma wartość ujemną, a tu ma wartość dodatnią, to znaczy, że po drodze przecina oś o x. A to znaczy, że miejsce zerowe jest pomiędzy minus 2 a minus 1. Jeżeli byśmy chcieli je wyznaczyć z dokładnością do jedności, to już je wyznaczyliśmy. Wynosi minus 2 albo minus 1. Wszystko jedno, co podamy. Ten lub ten punkt są nie dalej od miejsca zerowego niż o 1. A jakbym chciał z dokładnością do 1 dziesiątej wyznaczyć, no proszę bardzo, kopiuję wzór tej funkcji. Ten zależy od tej komórki, więc ten zależy od tej komórki. Przeciągnijmy go sobie najlepiej na 11 pól w sumie. I co teraz? Widzimy, że w przedziale minus 2 a minus 1 jest nasze miejsce zerowe. Zawężmy ten przedział. Minus 2, tam z krokiem 1, no to tutaj 10 razy dokładniej. Minus 1,9. Otóż to. I co? I znaleźliśmy 10 razy dokładniej miejsce zerowe. Widzimy, że jest pomiędzy minus 1,6 a minus 1,5. Przy czym nie jest to pierwsze dodatnie miejsce zerowe, tylko zdaje się, że tego poszukujemy, ale to nic. Na przykładzie wystarczy. Wy macie wyznaczyć oto. Z dokładnością do 1/100, proszę bardzo, powtarzamy manewr, kopiujemy wartości i zawężamy, tym razem od minus 1,6 z krokiem co 1/100 do minus 1,5. Myślę, że każdy już sobie poradzi, żeby wykonać to zadanie. Ostatnia zakładka. Narysuj funkcję, tym razem wielomian, kwadratowy, na przedziale od 0 do 5, a zatem przedział jest podany. Jak podany od 0 do 5, to bardzo proszę. Przyjąłem z krokiem 0,25. A tutaj mamy wartość tej funkcji, czyli to pole do kwadratu z minusem plus to pole i plus 5, co zresztą tutaj widać. Narysujmy. Wykres
punktowy, z liniami i krzywą, którą każdy z nas zna. Dalsza część zadania jednak każe obliczyć pole pod krzywą na tym przedziale od 0 do 5. I teraz popatrzmy. Pole pod krzywą, no więc podejrzewam, że do osi OX. Zatem to, które w tym momencie staram się teoretycznie myszką zamalować. I to pole będzie ze znakiem plus, a to pole, które w tym momencie zamalowuję myszką, będzie ze znakiem minus. Gdybyśmy chcieli, żeby to pole dodać do tego pola, no to trzeba niestety przedziałami policzyć. Najpierw od zera do miejsca zerowego, a potem od miejsca zerowego do piątki. Miejsce zerowe umiemy już wyznaczyć. Będzie prawdopodobnie jakaś wartość ujemna. Jak to zrobić? To może sobie utworzymy i zostawimy w pomniejszeniu, żebyśmy widzieli tę funkcję. A teraz przyjrzyjmy się, na czym polega metoda prostokątów bądź trapezów, z której skorzystamy. Jeżeli ktoś umie całkować, to już może to zrobić matematycznie dokładnie, liczy całkę określoną na danym przedziale, ale my nie musimy umieć całkować. Wystarczy, że weźmiemy w dłoń arkusz kalkulacyjny i policzymy takie prostokąty. Tu liczę sobie wartość funkcji. Stały krok mam. Jak pamiętacie, przyjąłem 0,25. Jeżeli sumuję te prostokąty, to wyjdzie mi prawie to samo, co jest pod tą funkcją, pod wykresem. O ile mogę się pomylić? No o tyle, ile tutaj mam takich zielonych prostokącików. Na pewno troszeczkę mniej. Chyba, że źle przyjąłem krok. Jeżeli ta funkcja się gdzieś mi się tutaj w dół mocno wygina, albo leci w górę i wraca, ja nie wyłapię tych przegięć wykresu funkcji, no to będę miał błąd dużo, dużo większy. Załóżmy jednak, że oszacowaliśmy wszystko poprawnie, no to do roboty. Jak widzimy, dla pierwszego punktu nie liczymy prostokąta, dla drugiego punktu już tak, z wysokością poprzedniego punktu. Czyli dlatego nie liczymy nic, a dlatego już jak najbardziej. Możemy przyjąć równa się krok 0,25, ponieważ wszędzie jest taki sam, albo tę wartość minus tę wartość i wyliczać go każdorazowo. Razy ile? No razy wysokość tej funkcji w poprzednim punkcie. Czyli razy tyle. I to jest pole pierwszego naszego prostokąta. A jeśli to przekopujemy, to mamy kolejne prostokąty. Jeśli je teraz zsumujemy, to uzyskałem, proszę bardzo, nawet na czerwono, uzyskałem wartość pola pod wykresem, czyli to na plus, ponieważ jest ponad osią, minus ta część. Jak widzimy, tej jest troszeczkę więcej, bo uzyskaliśmy wartość ujemną. Odmiana, metoda trapezów, no liczymy ten prostokąt plus ten trójkąt, albo jak kto woli, po prostu pole takich trapezów. Jak widzimy, jest to metoda dokładniejsza. Ale czy tą nie możemy policzyć tą metodą prostokątów równie dokładnie jak metodą trapezów? I owszem, tylko trzeba na dużo więcej kroczków sobie podzielić nasze prostokąty. Myślę, że dalej już sobie poradzicie.